Polityczny rok 2018 w Niemczech dobiega do końca z przytupem. Z przewodnictwa w CDU zrezygnowała Angela Merkel i po tym jak zrezygnowała, do wyścigu po schedę po niej ustawiło się trzech głównych kandydatów. Sekretarz generalna partii Annegret Kramp-Karrenbauer, minister zdrowia Jens Spahn oraz Friedrich Merz, kiedyś szef frakcji CDU w Bundestagu, który odszedł 10 lat temu z polityki skonfliktowany z Merkel. Tych trzech kandydatów odbyło 16 konferencji regionalnych, na których przedstawiało się różnym członkom partii, właśnie po to, żeby członkowie partii mogli wyrobić sobie opinię, kto to jest i kto znowu pociągnie CDU do sukcesu, odbuduje spadające zaufanie wśród obywateli Niemiec. Ostatecznie głosowali nie wszyscy członkowie partii, ale 1001 delegatów na zjeździe partii CDU i z tych 1001 osób 517 poparło Annegret Kramp-Karrenbauer. To ona wygrała, ale jak widać niewielką przewagą przejmuje partię bardzo podzieloną na tą część konserwatywną, którą bardziej prezentowało dwóch jej kontrkandydatów i partię, która chce iść tym tropem, który wytyczyła Angela Merkel i w te ślady planuje pójść AKK, jak się nazywa nową szefową partii CDU. A kim jest AKK? Ostatnio była sekretarz generalną CDU, wcześniej była pierwszym ministrem landowym do spraw wewnętrznych w kraju Sary, takim niewielkim landzie w południowo-zachodnich Niemczech. Później była tam premierem landu, wygrała wybory, mimo że bardzo silna wówczas była SPD, czyli ma to doświadczenie wygrywania wyborów i prawdopodobnie właśnie dlatego także przyciągnęła głosy niektórych delegatów. Co do poglądów, nie ukrywała, że są one podobne do poglądów Angeli Merkel, ale jest jednak trochę bardziej konserwatywna światopoglądowo. Także mówi, że w partii potrzeba reform, trzeba słuchania wyborców, członków partii, że potrzeba wewnątrzpartyjnego dialogu. No bo też faktycznie taka podzielona partia stawia przed nią duże wyzwania, ale ona już wychodzi im naprzeciw, chociażby zaproponowała wybór na sekretarza generalnego młodego konserwatystę, szefa młodzieżówki CDU, Paula Ciemniaka. On urodził się w Szczecinie, ma polskie korzenie, rozumie Polskę, mówi po polsku. To dla nas w Polsce jest taka pewna ciekawostka. Natomiast z AKK nie należy się spodziewać, że będzie zmiana na stanowisku kanclerza, ponieważ Angela Merkel nie ukrywa, że świetnie się dogaduje z nową szefową partii. Problem natomiast będą miały inne partie polityczne w Niemczech, no bo z taką osobą, która bardziej jest w centrum chadecji, ciężej będzie sprofilować się SPD czy Zielonym, wyróżnić się od takiej chadecji. Oczywiście cieszy się AfD, ona mówi, że to jest kontynuacja dotychczasowej polityki Merkel, czyli wyborcy alternatywy dla Niemiec nadal będą ją popierać, bo przecież takiej CDU nie chcą. No i właśnie to są wyzwania na najbliższy rok dla nowej szefowej partii, dla odnowionej CDU, jak przyciągnąć wyborców, tych, którzy odeszli, czy to do AfD, czy to do Zielonych, jak przekonać, że warto głosować na chadecję.